Nieporozumienie między Wednesday i Enid przechodzi z pokolenia na pokolenie. Oddaj to, ponuraku! Jedziemy na wakacje! Super! Jesteś szczęśliwa? Tak! Chwila. Jedziemy w to samo miejsce? O, nie chcę cię tam widzieć! Tylko nie z Wednesday! Małe nieporozumienie przeradza się w konflikt. Ups, pomyliłam dzieci. Odsuń się. Hej, moja mała chmurko. Uff. Z ostatniej chwili. Na Rajskich Wyspach szaleje straszny huragan. Będziecie musieli odwołać swoje wakacje. Nic z tego. W taką pogodę nie ma co nigdzie jechać. Tak bardzo chciałam pojechać nad morze. Tak długo czekałam. Ostatnim razem, kiedy pływałam, nie miałam nawet moich dziecięcych głów. Nie płacz! Najlepsze lifehacki na letnie wakacje. Mam to! Kochanie, jeśli my nie jedziemy na wakacje, to wakacje przyjadą do nas. Świetny pomysł, mamo! Dlaczego nie wpadłam na to wcześniej? Twoja mama zorganizuje ci najlepsze wakacje. Nawet nie będziemy musiały nigdzie jechać. Wow! Dziewczyny zabrały się za remonty. Wednesday zabiera się za ogródek. Miejmy nadzieję, że to nie trujący bluszcz. Enid dotrzymuje jej kroku. Słomiany płot, teraz leżaki. Jaki fajny wzór! Postawmy to tutaj. Nie tak blisko, mam alergię na bladych ludzi. Doskonałe miejsce na moją złowieszczą przekąskę. Fuj! Potrzebujemy kolorowych świateł. Mój biwak będzie najlepszy. Założymy się? Dobra. Dziewczyny naprawdę zaczęły bitwę. Pierwsze zadanie polega na tym, kto szybciej napompuje basen. Zaczynamy odliczanie. Loser. Nie pozwolę jej wygrać. Ostrożnie, dziewczyny, bo pękną wam policzki. No tak, jest pompka. Szczwany lis. Więc? Świetna mała rzecz. Jak to działa? Działaj, Enid, pracuj. No dobra, jest jeszcze czas. Gdzie nacisnąć? Nie działa. Rączka! Tak, pani, robi się. W górę i w dół. Wednesday jest mistrzynią w zmuszaniu innych do pracy. Gotowe! Mój basen na pewno wygra. Udekorujmy go piórami. A moja księżniczka będzie się w nim pluskać do wieczora. Zaskakujące. To prawdziwa dekoracja trum. Teraz musimy tylko napełnić go wodą. Mój wąż własnej roboty nam w tym pomoże. Jestem taka mądra. Ojej. Deszcz! Widziałaś kiedyś coś takiego, koleżanko? Świetnie, gotowe. A teraz kolorowe balony. Mój mały wilczek nie będzie się nimi nudził. Wszystko dla mojej słodkiej córeczki. Idealnie. Och, jakie kolorowe. Co za tandeta. Mój basen będzie bardziej interesujący. A, piranie! Nie można z tego żartować. Och, myślałam, że zwariowałaś. Cóż, pianka się przyda. Dziewczyny poszły podziwiać efekty. Cóż, nadszedł czas, aby naprawdę wypróbować baseny. Muszę się przebrać. Jakie modne stroje kąpielowe. Mamy są zachwycone, że sprawiły przyjemność swoim maluchom. Młodsza Wednesday cieszy się pianką. Co to za zapach? O, te smaczne chipsy. Kto mógłby im się oprzeć? Jak ona może je sięgnąć? O, mam pomysł. Ten stolik nie powinien tonąć. Chwileczkę. Mamo, jesteś geniuszem. Moje chrupiące. Z papryką. Gra w piłkę jest fajna, ale mała Enid robi się głodna. A jej mama musi działać szybko. Balony! Świetny pomysł! Kochanie, czas na przekąskę! Moja ulubiona herbata z wilczych jagód. Źle to obliczyłaś, ciapo. To zawodna opcja. Nie! Wednesday! Gdzie to jest? Mamo, zmęczyły mi się łapki. Wow. O, właśnie tego potrzebuję. Mój miecz. Jestem niezwyciężoną wojowniczką. A teraz zajmę się tym niegrzecznym krzakiem. A! Mamusiu! Co? To niefortunne. W porządku, mam cudowną przystawkę. Policz do trzech. Voilà! Już nie boli. To gdzieś tutaj. Jesteśmy bardzo blisko. Fuj, przyprowadziłaś nas na wysypisko. Po
poprzedni turyści tu naśmiecili. Rzućmy sobie wyzwanie. Kto pierwszy zbierze kosz na śmieci, dostanie lody! Wow, rożek z lodami waniliowymi! Tak, ja go chcę! Będziesz potrzebować tych narzędzi. Po co czekać? Gra już się rozpoczęła. Jestem pod wrażeniem, siostrzyczko. Piątka! Jakie energiczne dziewczynki. Z takim entuzjazmem wykonają to zadanie w 5 minut. Spójrz, jak ciężko pracują. A my sobie odpocznijmy. Aha, jak myślicie, kto zbierze więcej śmieci? Napiszcie w komentarzach. Kiedy w grę wchodzi ogromny rożek z lodami, energia nigdy się nie kończy. Dziewczyny nie czują zmęczenia. Kosze są prawie pełne. Kto wygra? Ponura chmurka nie lubi się poddawać. Jak jej mama. Ma jakiś plan. Podstępna. Ukradła czyjeś śmieci i wrzuciła je do własnego kosza. Zrobi wszystko dla słodkiego zwycięstwa. Mniam, mniam, mniam. To już ostatni. Nie świętuj za wcześnie. Mam więcej. Sprawdźmy. Jest porówno. Obie dostajecie lody. Jak mogą teraz nie tańczyć? Czyj taniec podoba wam się bardziej? Napiszcie w komentarzach. Cóż, chodźmy wybrać nasz przysmak. Zaraz. O, mam brudne ręce. Hej, daj mi łyka. I tak będę potrzebować tylko pokrywki. Znowu te jej sztuczki. Spójrz na ten lifehack. Znowu masz czyste palce. Świetna robota, mamo. Na zdrowie. O, mała, nie jesteś sprzątaczką. Co by tu wymyślić? No, to odpowiednia forma. Odleciały. Uff, jakie pyszne. Gotowe. Jesteś szybka. Nie nadążam za tobą. Starałam się na darmo? Mamusiu, przestań mi dokuczać. Wygląda na to, że nie są same w pokoju. Nienawidzę komarów. Irytujące stworzenia. O co to całe zamieszanie? Złapię jedną. Daj, pomogę ci. Fiu, dziękuję, ale komary były szybsze. Mam tyle ugryzień. Mam specjalne lekarstwo na takie przypadki. Wystarczy kilka kropel. Czujesz się lepiej? Tak, mamo. Ani śladu, super. Daj mi złapać jeszcze jednego upierdliwego komara. Na pewno tego pożałuję, jeśli z tobą zadrze. Strasznie mnie swędzi. Ach, te brzęczyki. Kto ci przeszkadza? Gdzie jesteś? Czas na nowe lifehacki. Daj mi parę minut. Jestem profesjonalistką. To koniec dla krwiopijców. Niech spełnią swoje ostatnie życzenie. Nie będę tolerować nikogo, kto źle traktuje moje maleństwo. Wynalazek Wednesday naprawdę działa. Cóż za precyzja. Biedne owady. Wreszcie mogę się opalać. Mamy mają kilka minut wolnego czasu. Inet zawsze coś wymyśla. Tym razem to słodkie serduszko. To musi być bardzo ciekawa książka. Już czas. Co ja stworzyłam? Właśnie po to to było. Ładnie wygląda. Nieznośny upał. Dlaczego ja się na to zgodziłam? Potrzebuję grubszej warstwy. Moja skóra musi pozostać blada. Nie chcę się poparzyć. Najważniejsza jest ochrona mojej twarzy. Była zbyt wyczerpana, by nie zasnąć. Auć! Ups, cóż, moja droga. Palę się! Wygląda na to, że Wednesday Adams pomyliła kremy. To do opalania! Co robić? O! Co za niespodzianka! W torbie znalazł się aloes. To jak skrzynia skarbów. Ach, przyjemny chłód. Moja biedna skóra. Uleczmy się teraz. Uff, jakie dziwne stworzenie. Co? Ach, kogo to obchodzi? Proszę bardzo. Zachwyćmy nasze dziewczyny koktajlami. Do lodu będziemy potrzebować łez delfina. Jednej filiżanki. Naparu z rumianku? Doskonale. Wody truskawkowej. Jak dobrze pachnie. Oczy mnie bolą od tej tęczy. Oto idealna foremka do lodu.
tylko czarny. Żadnych kolorów. Wlewamy płyn do foremek. Chwila cierpliwości, trochę magii. Gotowe! Teraz czas na mieszanie. Koktajl Inid jest naprawdę letni. Wednesday nie pozostaje w tyle. Przygotowuje napój według przepisu swojej babci. Bez wątpienia, to noc na cmentarzu. Jej popisowy koktajl w stylu Adamsów. Mój jest lepszy. Nie odważyłabym się spróbować. Chcesz, żebym nauczyła cię mieszać? Już tak umiem. Podczas gdy mamy rywalizowały o to, czyje letnie sposoby na życie były lepsze, ich pociechy postanowiły się zdrzemnąć. Pewnie śnią o rajskich wyspach. Albo o frytkach i lodach. Moja córeczka jest zmęczona. Tak będzie przytulniej. Kochanie? O! Co? Czas do pracy! Wednesday musi się pospieszyć, bo inaczej ją zwolnią. Już lecę! Zapomniałam o najważniejszej rzeczy. Super! Nie martw się, ja zajmę się dziećmi. Stać! Widzicie te znaki? Nie można tu wnosić słodyczy. O nie, ale co możemy zrobić? Dawajcie towar. Ale ja jestem gwiazdą! Proszę! Nie, to zabronione. Zasady obowiązują wszystkich. Pikachu, coś wymyśliłem! Wiem, jak przemycić słodycze przy Wednesday! O, wchodzę w to! Pika, pika! Ups, nieważne. Za mną! Rączko, przygotuj się na trwonienie pieniędzy. Chowaj się, ktoś idzie! Chwileczkę. Jesteś zbyt wesoły. Nie wpuszczę cię z tym uśmiechem. Nigdy. Widzisz? Okej, teraz wyglądasz poważnie. Co to jest? Słodycze? Żadnych słodyczy w teatrze. Nie, nie. To tylko zabawka. Nazywa się jojo. O, możesz przestać tak trząść. Mdli mnie od tego. To tylko drobiazg. Mogę? Nie. To wszystko wygląda zbyt podejrzanie. Nie, tylko nie naciskaj. Pika, pika. Ups. Och, ty żarłoku. Nie mogłaś poczekać? Przepraszam, nie chciałam. Zobaczmy. Możesz wejść. Nie masz słodyczy. Żadnych słodyczy? W ogóle? Nawet lizaka? O-o! No! To pokebola. Przykro mi, ale tak musi być. Masz pecha. Na. Nasze przebranie musi zadziałać. Jesteśmy tacy przebiegli i podstępni. Mam dla ciebie mały prezent. Proszę, mój szkarłatny potworze. Dziękuję, mój okropny skarbie. Juhu! Chodź, kochanie. Hej tam. Cześć. Znowu te dwa dziwolągi. Rączko, wiesz co robić. O, mamo. O. O. Oddaj bransoletki z cukierkami. Już. A, tylko jedna mała bransoletka. No, może dwie. Rączko, dawaj. Co? Okej. Okay. Nasze słodycze! Jesteś podła! Biedactwa. Okazuje się, że niełatwo jest prześlizgnąć się obok Wednesday i jej wiernego asystenta. Więc? Tylko nie mój lizak! Skonfiskowany! Nie chcę cię puścić. Jesteś taki kuszący. Poczekaj chwilę. Ach, ty lisie. Dawaj język. Nie mój prezent. Tak, nie dam się na to nabrać. To boli, wiesz? Tak, wiem. Teraz możecie wejść. Dzięki za popsucie mi nastroju. Nie ma sprawy. Teren czysty. Hej, Bambalino, mam mały sekret. Jesteś geniuszem. Co jest, Rączko? Przegapiłam kogoś? Lody! Uff! Wanilia, obrzydliwe. Wy dwoje? Wynocha. Potwory się nie poddają. O, dokładnie. O! Hej tam! Kto to u licha jest? Rączko, sprawdź ją. Rączka nie odpowiada.
Ci oszuści coś kombinują. Proszę, odpuść. Myślisz, że tak łatwo mnie oszukać? Twoja ręka nie jest żywa. Nie, kolego! To tylko czekolada. Nie pozwolę ci obrażać mojego partnera. Skończ z tą maskaradą. Sonic, nasz plan się nie powiódł. Dobra, nie jestem Wednesday. Możemy już wejść? A, nie tak szybko. Nie wpuszczę was ze słodyczami. Czekaj, Amy. Podzielmy się porówno. Błogość. Mniam, mniam. Jesteśmy gotowi. Pierwsza kontrola. Wyłóżcie wszystko. Ale co? Nic nie mamy. Skaner pokazuje, że nie. Nieprawda. Tak czy inaczej film się zaczyna. Nie chcemy się spóźnić. Dobra, wejdźcie. Dzięki. Ale coś mi tu śmierdzi. Ach, mój Jezu. Och, to straszne. Uff. Skaner nie może się mylić. Ci oszuści coś ukrywają. Cicho tam. Jak mam to zrobić? Proszę, proszę, Amy Rose. Nie wiesz, że obgryzanie paznokci to zły nawyk? Chociaż jeśli są zrobione z cukierków, to w porządku. Och, to koniec. Film się dla was skończył. Wynocha. Hola, seniora. Pikachu, zwariowałaś. Bamboleo. Pikachu, ja cię proszę. Nie jestem Pikachu, jestem Pedro. Dobra, Pedro, dawaj to. Marakasy pełne MMM-sów. Myślałeś, że możesz wnieść słodycze? Nie wiedziałam, przysięgam. Kupiłam je takie. No może. A co to za zapach? O-o, dawaj sombrero. Na bank coś tam ukrywasz. Uj, słodka pizza? Jak to wytłumaczysz? To nie moje. Jak ty to możesz w ogóle jeść? Właśnie tak. Mniam, mniam, mniam. Nie wpuszczę cię. Wynocha. Nic wielkiego. Niemiłego oglądania. Cześć. Tym razem się uda. Proszę, proszę. Ty pierwszy. O nie. Daj mi zobaczyć. O-o. Wszystko jasne. Klączko, wiesz co robić. Jaki wielki brzuch. To prawda, co mówią. Słodycze to nic dobrego. O, ta paskudna rega. Co on robi? Pan Malino, pomocy! Chwileczkę. To tygodniowy zapas słodyczy. Żartujesz sobie? Wynocha. Jesteś lamuską. Dalej. Ona jest czysta? Dobra, twój bilet. Proszę bardzo. O. Czysto? Pyszności. Hej, mogę wejść? Nie. Moje słodycze. Won. Zouza. Znowu wy? Jesteśmy czyści. Puść nas. Nie tak szybko, pomidorze. Najpierw sprawdź to. Nie ma problemu. Co to jest? Dawaj to. Weź to. Au. Meh. Wszystko okej? Tak, tym razem możecie wejść. A nie mówiłem? Idźcie, klauny. Pan Balino, przygotuj się na najsłodszy film w twoim życiu. Wow. O tak. Kopter jest genialny. Pospiesz się, zanim nas usłyszy. Wystarczy. Jest więcej. O, picie. Tak, prosto z lodówki. Świetnie, mam tu słomki. Wygląda na to, że Banban i Banbalina w końcu zdołali przechytrzyć Wednesday. Proszę, niemiłego oglądania. Naprawdę musiałaś... Stop, co jest z tymi policzkami? Wypluj to. Dobra. Masz. Ohyda! Połóż to tutaj. Mam nadzieję, że nikt tego nie widział. Moje biedne słodycze. Wejdź, spóźniłaś się. Świetny prezent dla Pugsleya. Nie spodoba mu się. Co to za dźwięk? Ci oszuści. No
dobra, teraz zaoferuję im zabójcze cukierki. Gdzie jest nasz Hero? Nareszcie! Dziwne. Nie zamawiałem tego. Chwila. Au, au! Piu, piu, piu! Gdzie moja czekolada? Połamała się czy co? Pika, pika! Jeszcze tylko kilka sekund i... Idealnie. Nikt nie zadziera z Wednesday Addams. To nawet nie moja wina. Cześć, przyniosłem plakat. To twoja premiera. Wow, film o mnie? Mega, muszę to zobaczyć. Niemiłego oglądania. Witamy ponownie w programie Adopcja Wednesday. Pospieszcie się, jesteście następni. Idziemy. Chodźmy. Dobra, spokojnie. Cześć, Wednesday. Cześć. Rączko, przywitaj się z nowymi zawodnikami. O Jezu, kochanie. O! Za łatwo ich zaszokować. Robi się. Pa, pa. Kto następny? Cześć. Urocze dziecko. Chodź do nas, Wednesday. Nienawidzę jasnych kolorów. Odmawiam. Stary, to będzie super. Hej, to Wednesday. Tak. A? Wy? Oh, czy w końcu wezmą mnie do więzienia? Nie, nie. Przyszliśmy po niego. Nadszedł czas, abym odpowiedział za to, co zrobiłem. Zabawny gość. Cóż, pora na nas. Żegnaj wolności. Nudzi mi się. Czas poznać najstraszniejszą rodzinę na świecie. To ciekawe. Poznajcie rodzinę Longlegs. Cześć. Dobra, chcecie się zabawić? Mam dla was wielkie wyzwanie. Straszne pudła. Udowodnijcie, że nie boicie się włożyć tam rąk. Tak nas nie wystraszysz. Co za zwrot akcji, ludzie. Emocje sięgają zenitu. Dajcie tu gaśnicę. Wiecie, co jest w środku? Coś lepkiego. Obleśnego. Płynne i zimne. Olej opałowy i atrament. Ale podstęp! To pułapka! Mami i daddy się tego nie spodziewali. O nie! I to są ci najstraszniejsi rodzice. Teraz my się pośmiejemy. Po prostu przezabawne. A? Co? Ty! Niedobrze. Nie widziałeś jej? Zadzwoniliśmy do wszystkich. Znajdziemy ją. Pugsley? Chcecie pooglądać telewizję? Nie przegap finału Adopcja Wednesday. Dziś wieczorem. Widzieliście to? Nasza mała dziewczynka. Jak ona śmiała. Pokażę jej. Nie złość się, moja różo. Odzyskam ją. Jejku, ktoś tu ma spore kłopoty. Dobra, złapię ją na moje lasso. Haja! Co myślicie? Ciekawe. Dobrze, muszę pomyśleć. No dobra. Okej, pakujcie się. Jedziemy po Wednesday. Uwielbiam podróżować. Czekaj, mam nowy pomysł. Wezwiemy policję? Mówisz poważnie? Hej, pogramy w czachę? A? Straciliśmy naszą córkę. Nie ma czasu na twoje zabawy. No, skoro chcą córkę, to będą ją mieli. Co to ma być? Czy rodzina Adamsów znów jest w komplecie? Morticia, nie płacz. Może wróci. Wednesday. Ty też ją widzisz? Moja dziewczynka. O, zimna jak zawsze. Chcesz się pobawić? Aha. Wrzucimy piranie do wanny wujka Festera? Okej. Okay. A może słodkie robaki? Dawaj. Mniam, mniam. Czy to ty, mały oszust? Nie mogę w to uwierzyć. Oszukał nas.
Szukaliście córki. Jesteśmy w domu. Poznaj naszego lokaja. Hej, Wednesday! Hej, gdzie ona jest? O nie, zgubiliśmy ją. Dokąd mogła pójść? Ha, jest. Tak, znalazłam cię. Wednesday nie lubi kolorowych rzeczy. Tęczowy Huggy jest w niebezpieczeństwie. Myślę, że znalazłam świetną grę. Jeszcze trochę, a dom Longlegsów będzie nie do poznania. Nie! Patrzcie, co znalazłam! Zakręćmy! Mami i Daddy najwyraźniej nie byli na to gotowi. Rany, musimy natychmiast zneutralizować ten obraz. O wiele lepiej. No, no, no. Brr, co? Nie mój ulubiony witraż. Teraz. Dość, to już zaszło za daleko. No to jedziemy. Już lepiej. Wow, muszę przyznać, że to surowe metody wychowawcze. Jest teraz taka słodka. Gdzie jest rączka, kiedy go potrzebuje? Tymczasem rączka znalazł się w równie trudnej sytuacji. Teraz musi wymyślić plan ucieczki. Wypuść mnie! Ech, te pręty są za mocne. Moja droga, wrócę i będziemy razem. Hej, zrozumiałem. Muszę napompować trochę mięśnie. Muszę dobrze przemyśleć swój trening. Zaczynamy trening. Rączka potrafi wybrnąć z każdego kłopotu. Zawsze to robił. Żadne więzienie go nie powstrzyma. Hej, nowy, wstawaj. Musisz założyć kombinezon. To twój strój na kolejną dekadę. Łap! Hej, paski do mnie pasują. O, jeszcze jedno. Masz paczkę. Palczasty twister. Chcesz zagrać? Przygotuj się. Zobaczmy, jaki jesteś elastyczny. Dobra. Środkowy palec na zielone. Następny. Ha! Palec wskazujący na czerwone. Robi się ciekawie. I kciuk też na czerwone. Co się stało? Wygląda na to, że rączka ma ważniejsze rzeczy do roboty. Wednesday jest w niebezpieczeństwie. Czas stąd uciekać. Nadchodzę! Ruszcie się, głupie kraty. No to ruszamy. Znajdę cię, piękna. Witaj ponownie, wolności. Kot czerwony! Mamy ucieczkę! Do licha! O, nasz mały nietoperku! Dlaczego nas opuściłaś? Hej, zagramy w badmintona? O, uwielbiam badmintona! Łap! A, Pugsley! Ups, chwileczkę. A może trochę muzyki? Tak, więcej zabawy. Synu, źle trzymasz skrzypce. A, rozumiem. Tak jest lepiej? Potrzebujesz tego. O, słuszna uwaga. Jak mogłem zapomnieć. W porządku, posłuchajcie mojej nowej melodii. O, Pugsley. Okej. Broń się. Haja! Mamo, kochasz szermierkę? Nie teraz, Pugsley. Proszę, zagrajmy. Dobrze. Hej! Au, au, au! Oh, mon chéri. Ach, dobra, poddaję się. Brawo, mamo. Fantastycznie. Musimy was połączyć. To jest to. Jak nowy. Fajnie. Mam pomysł. Sekunda. Co on znowu wymyślił? Tada! Słuchaj, synu. Może nie dzisiaj. Mamma mia. Spójrz, tato. Ha! O-o. O nie. Ech, znowu. A! Auć! Hej, rączka, cześć! Przestańcie się wydurniać. Musimy ratować Wednesday. Aha, co? Znalazłeś Wednesday? Wiem, gdzie ona jest. Za mną. Jesteś pewien? Dobrze. Robi się ciekawie. Hej, nikt mi nie podziękuje? No to teraz się zabawimy. Nie martw się, tylko trochę cię upiększymy. Która sukienka najbardziej ci się podoba?
Czy ona będzie mnie torturować? Dobrze, dobrze. Wyglądasz cudownie. Ciesz się, póki możesz. O, przymierzmy różową sukienkę. No i proszę. Tandeta. A może ten strój? Zobaczmy. Fantastycznie. Fantastycznie, że jeszcze żyjesz. Słuchaj, mam lepszy pomysł. Kwiaty. Właśnie tego nam trzeba. Idealne połączenie. Pożałujesz tego. No więc, twoja fryzura. Czas uczesać ci warkocze. Dobrze. Dodajmy kilka uroczych kokardek. To był twój największy błąd. Nie zapomnijmy o makijażu. Zróbmy małą transformację. Musisz dodać trochę rumieńca na twarzy. Tak, właśnie tak. Wspaniale! Ale ja mam alergię na wszystko, co kolorowe. Jesteś teraz taka słodziutka. Patrz, jaki ładny dom mam dla ciebie. Na razie odpocznij. Mami się tobą zaopiekuje. Hej, nie możecie tu wchodzić. Tak nie wolno. Chodź tutaj. Gdzie jest Wednesday? To ona! Ratujcie ją szybko! Ty. Znalazłam ją. Moja mała dziewczynka. Hej, czy to naprawdę ona? Trochę zmieniliśmy jej look. Wednesday? Co za przemiana. Powiedz nam, jak ci się podoba nowy wygląd Wednesday? Co ty zrobiłaś? Tak jest lepiej. Nie zasługujesz na bycie mamą Wednesday. Nie zbliżaj się już do niej. Ale ona od was uciekła. Jeszcze jedno słowo. Uważaj. Ona będzie ze mną. Nie, ze mną. Nie wtrącajmy się. Może Wednesday wybierze. Swoją drogą, gdzie ona jest? Co? Niemożliwe. Ona uciekła. Znowu.